pięknie wodospad. Może chcecie go zobaczyć. Może chcecie go zobaczyć. Taki malutki strumień wody. Anita Kuka. Anita Lupa. Anita Kuka. O. Tak chodźmy w górę. Tajemnicza grota, nikt jej nie odkrył, tylko my, grota w Paklenicy. Prawdopodobnie w tym miejscu Winnetou miał swoje obozowisko, a tam, w tamtym miejscu palił swoje ognisko. Tutaj najprawdopodobniej we wczesnym średniowieczu
druidzi mieli swój ołtarz, a tu robili obrzędy u szczytu tej wielkiej góry. Może modlili się za deszcz, a może za suszę. Nikt tego nie wie. Jedyny, kto może to wiedzieć, to chyba Ksif. Modra się by było mokro, żeby o, widzicie? Może mu się uda. Jesteśmy w kolejnym fajnym miejscu. Znowu znaleźliśmy prześliczne miejsce. Nikt tu nie przychodzi, bo nikt nie wie, że takie miejsce w Paklenicy istnieje. Proszę spojrzeć na piękny, zielony odcień tej wody. Pięknie. Janeczki. Później z tych janek będą żabki. To się jakoś nazywa ładnie. No, to leci. No nie widziałeś? To jest ten. To się jakoś nazywa. Pod ochroną stąd. To pewnie też. Żuczek nas poprowadzi. I mieliśmy spotkanie z żukiem. Jesteśmy zaraz. Leje w fajnym miejscu, gdzie znowu się deszczem wody spadło. A to jest taki przecudowny, przepiękny. Odwiedzamy stary mryn świętego kamienia. Chodź. Boję się. Kamera, to jest kamienia.
Schodzimy z trasy. Chyba do zdjęcia się specjalnie zatrzymał. Zbliżamy się do celu podróży. Patrzcie, jakie piękne widoki. Weszliśmy na śliczną polanę. Piękna przyroda.